Kamil, wczoraj drugie miejsce, dzisiaj zwycięstwo. Jak się czujesz? Bardzo dobrze, dziękuję. Czy te dwa skoki, spodziewałeś się po tej drugiej serii, po tym drugim skoku, że ten skok da zwycięstwo? Jak czułeś po tym skoku? Czułem, że tak, aczkolwiek no, pewnym nigdy nie można być, zwłaszcza teraz. Natomiast wiedziałem, że ten skok był super, dlatego się tak cieszyłem. Sprawił mi dużo radości i to było dla mnie najważniejsze. Ta skocznia wydaje się wyjątkowo ci leżeć, no tak jak mówiłeś, tu właśnie krótkich skoków nie oddawałeś. Co jest w tym obiekcie takiego szczególnego? Po prostu. Wczoraj drugie miejsce, dzisiaj pierwsze. Wydaje się, że ta forma jest na takiej fali wznoszącej. Czy to drugie miejsce dużo dało ci takiej pewności siebie? No chyba tak, no bo skoro cały czas skaczę dobrze, to raczej ta fala jest wznosząca, nie opadająca. Ale nie, tak jak mówiłem wcześniej, jeszcze w Skandynawii, że wszystko jest w porządku, ja czuję się dobrze, czuję, że jestem dobrze przygotowany, te skoki też są dobre. Potrzeba tylko było trochę stabilizacji i no i tego czegoś. To coś już dzisiaj było i wczoraj również był ten błysk. No idzie. Prawdziwie biało-czerwono tu w TTZ dzisiaj było, to pomogło? Tak, było super, naprawdę. Dziękuję kibicom, którzy tutaj przyszli bardzo, że tak tłumnie. Przepraszam, że nie mogłem z wami dłużej dzisiaj zostać, ale lecimy na samolot, także dzięki i do zobaczenia. Dzięki, Kamil, no i gratuluję jeszcze raz i czekamy na Engelberg. Dzięki.